dobrze wstać, skoro świt, jutrzenki blask. A ty co? Pić. A rozumiem. Co rozumiesz? Pizło ci w dekiel o poranku, to się zdarzy. Nie. Spotkała kolegi ze szkoły, wiesz? Nie. Co nie? Nie zgadzam się. Na co się nie zgadzasz? Nie zgadzam się na twoich kolegów ze szkoły. A to czemu? Uciekaj stąd. Bo na pewno zaprosiłaś go na obiad. A skąd wiesz? A no może, Runie. Cóż, ja mam zabawa. Czy ty musisz każdego swojego znajomego ze szkoły zapraszać na obiad? Ty jest moja żona albo garku dnia do znajomych ze szkoły. No. Ty słuchaj, a kto to bez przerwy godło o tej tak zwanej tradycyjnej śląskiej gościnności, a szczególnie przy Zbyszku? No, ja nie mam nic przeciwko tradycyjnej śląskiej gościnności, no ale są jakieś wyjątki, nie? Choćby do twoich kolegów ze szkoły. A co ty masz do... Co ty masz do... Trzymaj tak te nogi, nie deptej! A co ty masz do moich kolegów ze szkoły, ty? Co? Bo zawsze się okazuje, że albo są niezwykle inteligentni i oczytani, albo ze Sosnowca. I widzisz, że mi tego słonia szczaskosz, a on mi szczęście przynosi, głupielo głupieluński. A co to szkodzi, że to jest inteligentny albo ze Sosnowca, co? A witam moje kochane Hanyski. Cześć, Zbyszek. Cześć. Cześć, nie wiem, cześć, mi tu, no, cześć. Widzę porządki. No co, awanturka. I bardzo dobrze, przynajmniej wiem, że jestem u państwa dworniaków. Cześć, Zbyszek. Czy mógłbyś powiedzieć twojemu psychopatycznemu kolegowi ze wojska, że to wcale nie szkodzi, jak ktoś jest ze Sosnowca, albo jest trochę inteligentny? No wiesz, teoretycznie to nie szkodzi, ale o co chodzi? No to o co chodzi? Zaprosiła kolejnego swojego znajomego ze Sosnowca na obiad. Tak? No to ja z przyjemnością poznam inteligenta z Sosnowca i zjem jakiś dobry obiad. Andzia, a co dzisiaj będzie? Masakra będzie. Masakra. Masakra? O, choroba, nie znam takiego dana. To jakaś nowa potrawa śląska? Idźżysz ty! Idę umyć ręce. Dobra. Ach, mechanizm moje. Słuchaj, Ino. Mój najukochańszy mężu. Mam do ciebie teraz dwa słowa. Chciałam ci powiedzieć, że mój kolega Rysiu w ogóle nie jest ze Sosnowca. No to na pewno z Czeladzi. Nie, ze Zobrzu. Ale Gorol. Wręcz przeciwnie, Hanys. No to założa się, że jest niezwykle inteligentny i oczytany i przez cały łobiot będziesz w niego wpaczono jak w łobroz, a on będzie się wysławiał i pieprzył takie głupoty. Wcale nie wiem, czy jest inteligentny i oczytany, bo za krótko, że z nim godała, a poza tym w szkole wcale nie był taki najbystrzejszy. I nie mam zamiaru się w niego patrzeć jak w obroz. Kapisi? Tak. Ci podepnę mi tela, o. Ty pieronia jedyna. Odnoszę niejakoś wrażenie, że istnieją pewne paralelizmy między literaturą polską i czeską. Weźmy na przykład topos bohatera, prawda? Można wyróżnić pewien dominujący archetyp w literaturze czeskiej, jak i w polskiej. Tylko że mamy tu typowy przykład paralelizmu Arebur, nieprawda? Arebur. Arebur. Rysiu, jak ty pięknie mówisz. Panie Hubercie, a co pan ma do powiedzenia w tej kwestii? A no właśnie, no. Co? Pitej! Natychmiast odłóż! Odłóż to na pitej! Już cię nie ma! Raz! Nie macie! Już! Dlaczego spokojnie się? Nie, Rysiu, nie uciekaj, stój! Ta szczelba nie była nabita przez 30 lat, także się w ogóle nie przejmuj. Ty przestań się wygłupiać, dobra? Siadaj, Rysiu. No to pan Rysiu, mądry Rysiu się mnie pytał, co ja o tym myśla, to że go powiedział, nie? Może ja już sobie pójdę? Nie, ale spokojnie, niech pan siada. Niech on się już idzie, tak, niech się już idzie. No. Ty, słuchaj, no, co w ciebie wstąpiło? A co mu patrzeć, jak moje małżeństwo sypie się w drzazgi? Przecież co, ty takie głupstwo opowiadasz. Ty może jakoś mania prześladowczą, ja tego słuchać nie mogę. Rysiu, skonsumuj spokojnie, ja na chwilę wychodzę. Ale to może ja już... Spokojnie, słuchajcie. Zjedz, jakie to jest dobre. Znam sposób, jak pogodzić Hanysów z Gorolami, górników z inteligencją, czarnych z białymi i w ogóle, o, uniwersalny sposób, polski sposób na ugodę. Tak, no to zgoda. Przepraszam bardzo, Zbyszek, ale jak tobie się wydowo, że jo pogodza się z tym hacharem, z tym amatorem z cudzych rząd, to się mylisz. To może ja... Siadaj pan, no. No to zdrowie, wszystkiego najlepszego. Zdrowie, ale... Stop! Na nic nie liczcie. Nie wiem, wiele bych musiał wypić, żeby... Oj, dobra, cyk. Tym tego, tak. Niech żyje nam rezerwa przez szereg długich lat, gdy
serwisi piją rumu i wódki brak. Rysiek! Jakiś ty fajny facet, daj pyska! Lubię cię, no! Berci, kocham cię! Ja cię, daj pyska! Ja cię, ty! Zaraz. Ja też cię kocham, Berci, daj pyska. Ja cię, ale nie tak jak ja. O, przepraszam bardzo. Na pewno ja siebie kocham bardziej niż ty mnie. O, co? A mnie już nie kochać, Berci? A nie, ciebie też kocham. A, no to daj pyska. No. Kocham cię bardzo, no to jest moja stara miłość, wiesz? A on to jest świeża miłość od pierwszego wejrzenia. Richard, daj pyska. Jakiś ty... Super facet jesteś. A jakiś ty fajny facet, ty. Może ino troszkę za inteligentny. Tak mi przykro, chłopie, ale co ja poradzę? Tak zawsze chciałem być hajerem przodowym. Doprawdy? Rysiek, daj pyska. Tak chciałem być i co? I nic. Stoczyłem się. Oj, Rysiu, już ty nie przesadzaj, chłopie. Tak, stoczyłem się. Jestem prostym kardiochirurgiem. Aż mi przykro, że jestem taki inteligentny, ale co ja poradzę? No, szkoda chłopa, no co on poradzi, Bencik, Poradzi? Jak tak mi ciebie jeżdżą, no ale co ty poradzisz, daj pyskę. O. Czy wyście zwariowali? O, Andzia, Dosia, co kochana? Ale jest 2:30 w nocy, Zbyszek, 2:30. Cicho! 2:30. Cicho! Chłopie, jest 2:30 w nocy. Co wy na to? O! Godzina druga, minut 30, kiedy pobudka zagra. Julia, masz? Mam. Och, Bercik, jaki ty jesteś kochany, no. Ty, a wiesz, jaka kolejka była. Tak? No. Dawaj, otwieramy. No. Miodzio. Ale dobra, ale dobra. Co? Co to ma oznaczyć? Co? Co to ma oznaczyć? Andzia, no więc to jest piwo, ale Andzia... Andzia, co ty, no? Trzeba było wczoraj te lapić? Ale jak to, myśmy tak dużo pili? Nie, Andzia, to twoja wina. O, właśnie. Tak. Moja! Tak jest, a kto nam przyprowadził tego kolegi z podstawówki, o czy ty? Aha. A kto wam kozą pić do 5 rano, co? Kto? Szlachetność. Kobieto moja, szlachetność. Właśnie, szlachetność, tak. Ale co? A widzisz. Jedne piwo na dwóch styknie. Ale Andzia, nas jest dwóch. No właśnie powiedziała, jedne na dwóch, a ja wychodzę do Krysi i proszę mi się tu zachowywać. Ale Andzia, dziękuję bardzo, wasze zdrówko. No okaż serce, no Andusia. Dobra, dobre i to. Kurczę, widzisz, ale to jest ty cała Andzia. Ty, ale ten Rysiu to fajny chłop, nie? No, chociaż prosty kardiochirurg. O ty, nie mów. A widziałeś, jak Andzia na niego patrzyła? Ty mi nawet o tym nie przypominaj. Co? A no tak, nie ma to tamto. Ty, ale wiesz, ja ci powiem, Andzia to ma ciągoty do tych ludzi wykształconych, wiesz? Ty, a może ją by też został kardiochirurgiem, co? Ty? Kiedy? Kiedy? Choćby dzisiaj. Nie dasz rady. Nie dam rady? Ale ja tu mam jeszcze jedne piwo. Tak? A co do rzeczy ma piwo? Co do rzeczy mo? No. Bo czuję, że jak je otworza, to dałbych rady. Bercik. A już. Czuję, że mogę zostać kardiochirurgiem. Co? Ty kardiochirurgiem? Nie sądzę. Ha, jak to? Nie wierzysz we mnie? No wiesz, tak ogólnie to ja wierzę. No. Tylko jest jeden problem. Jaki? Bo widzisz, kardiochirurg umie kilka rzeczy, a ty? No jakich na przykład? No jak to? No wiele. No na przykład, operację umiesz robić na otwartym sercu. I ty myślisz, że nie umie? Myślę, że nie. Tak? A po czym to poznasz, że nie? No, tak mi się wydaje, nie ma to tamto. A widzisz, i tym się właśnie gorole różnią od Hanysów. Wy w ogóle w siebie nie wierzycie. Oj, Bercik, weź ty się opamiętaj, chłopie, upamiętaj się, ty, no.
Ty się lepiej opamiętaj, no zastanów się. Skąd ty może wiedzieć, że czegoś nie umiesz, jakżeś jeszcze tego w życiu nie robił? No skąd ja mogę wiedzieć, że nie umiał robić otwartej operacji na sercu, jakże nie robię na sercu operacji otwartej? I ty myślisz, że ty umiesz? Tak, ja myślę, że umia, a jakbym miał jeszcze jedno piwo, to ja by nabrał 100% pewności. No. Nie ma jeszcze jednego piwa. Bercik, do cholery, ale po co ty chcesz być kardiochirurgiem? No powiedział, że chci, żeby Andzi zaimponować, no. Ojej, Bercik, no to przecież możesz sobie wybrać jakąś łatwiejszą specjalizację. Na przykład ortopedą możesz być, laryngologiem. O, i też wtedy zaimponujesz Andzi. A? Godosz? Hmm? Ka jest moja książka telefoniczna. Bercik, poczekaj. Bercik, co ty robisz? Szukam tej specjalizacji. Ja rana, wiele tego jest. Ty naprawdę chcesz zostać lekarzem? Endokrynologia, pediatria, laryngologia, urologia. Ty naprawdę chcesz zostać lekarzem? No pewnie, chcę być takim lekarzem, no jak ten Rysiek. Otworzę sobie praktykę prywatną. Młode dziołchy będą do mnie przychodzić, będą się seblikać. Co będą robić? Jaronie, no jasne. Młode dziołchy będą się u mnie rozbierać. U lekarza one zawsze się rozbierają. Zbyszek zostana lekarzem. Aha, Bercik, to ja już wszystko wiem. Zaraz, to ty to robisz dla Andzi czy dla tych obcych dziewów, co? No pewnie, że do Andzi. Wszystko robię do Andzi po to, żeby ona była dumna ze mnie, żeby była dumna, że ma męża na tak ważnym stanowisku. Tak? To po co mówisz o tych obcych dziewuchach? Jaronie, a co mi szkodzi? Cóż tu szkodzi połączyć przyjemne z pożytecznym? Tu jest to, patrz. Jo, doktor Hubert Dworniak urzęduje, a tu przychodzą piękne młode dziołchy. Stoją w kolejce, potem się wszystkie na roz seblikają, piją szampana, tańcują na róże. Na jakiej róże? A nie, no dobra, ruła się na razie odpuszczamy. Ty, Bercik, dobrze. A jak będą faceci? A po co facety? No jak to? No a jak przyjdą do ciebie faceci, to co? Ale po co mieli facety przychodzić? No a po co mają do ciebie przychodzić dziewuchy? No po to, żeby się seblikały ty. Jaronie, jakiś ty jest tympy, przecież ci tłumacza, no. Bercik, chłopie mój kochany, zrozum. Do lekarza przychodzą i faceci, i kobiety, rozumiesz? Tak? Tak. No dobra, no to... No. No dobra, to wiesz co? To napiszę na przykład tak. Coś wymyślę, że zapraszamy same dziołki. O. Ale to jest za mało. Co jest za mało? No, bo widzisz, tu brakuje specjalizacji. Specjalizacja napisze dopiero jak się znajdę z książki telefonicznej. Taką jakoś, co fajnie będzie brzmiała. No, wielkimi literami tu napisze. I co? Zapraszamy, patrz, napiszemy tak. Same dziołchy. Dziołchy. I co? No, to no wiesz, że... No, lepiej, może być. No. I co? Są pacjentki? Całe mnóstwo, chłopie, całe mnóstwo. Dziołchy? No, w pewnym sensie. No, znaczy jak w pewnym sensie? Chłopy? Chłopy na pewno nie. To co, pieruna, marsjany? Ty, weź no, proś pierwszą pacjentkę. Już się doczekać nie mogę, no. Proszę, pani pozwoli. Pan doktor już czeka. Proszę bardzo, proszę. Dzień dobry. To jasno, cholera. Jarunie, co pani tu robi? Słyszałam, że jest pan najtańszy w mieście. No to znaczy, że jest najtańszy, nie znaczy, że pani jeszcze musi do mnie przychodzić, nie? Ale kiedy mnie boli, a tu mnie boli, tu, oj, jak nie. Mnie boli. Ale ja widzę, że nic panią nie boli. Jak nie boli, nie. Jak boli. Nie, nic panią nie boli. A może by mnie pan najpierw zbadał, co? A nie, dziękuję, ja już panią zbadał. Niby, że jak? No, normalnie, jest nowoczesny lekarz, ja tak, wystarczy, że spojrza i już wszystko wiem. A ja jednak wolałabym, żeby pan mnie zbadał. Nie, bardzo przepraszam, ale Jolicza wie pani tak hipnozą. Niech mi pani wejrzy w ślepia, no. Tak, Adin, tak, Adin, tak, dwa, trzy,
Cietyrie! Wolałabym się jednak rozebrać. No, proszę, niech się pani rozbiera. Nie, bardzo proszę, Zbyszek! Ale panie doktorze, żeby pan mnie zbadał, to ja się przecież muszę rozebrać. Zbyszek, nie, ratunku, Zbyszek! Co tu się dzieje, przepraszam? Proszę, wyprowadź panią, ale już. Tak, to my już dziękujemy pani. Przepraszam ale bardzo. Jak to? Jak to? Dziękujemy pani, do widzenia. Skandal, to skandal! Już. To Luuu! Co za lekarz? Zbyszek, siedni się, normalnie, ja ledwo żyję. Ty. No wiecie, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? No co, widziałeś, co ona chciała robić? Ona mi się tu chciała rozbierać, w dekel i pismo, czy ja? No ale tobie chyba o to chodziło, nie? Ale to miała być młododziołcha, nie taka starobaba pierona. Co tej babsko se myśli, że ona przyjdzie do cudzego hopa i się zaraz seblikać będzie? Co ona myśli, że ona jest Julia Roberts? Ale Bercik, no to co ty się dziwisz? Ludzie chodzą do lekarza, no i czasem normalnie się rozbierają. Przecież to jest normalne. Ludzie może tak, ale baby, ty, dawaj tu na snypto. I no, żeby mi była młodsza. Nie wiem. Och, co za ludzie, no już porumbało ich, co za moralność. Bercik, co? Nie chcę cię martwić, ale mam złe wieści. Jak to? No ta, co tu była, to jest najmłodsza. Co? No jak to chwila, no? Jak najmłodsza? Przecież już nie może być chyba starszej pacjentki, jak ta staro, co tu do mnie przyszła. No ona jest najmłodsza z tych wszystkich, które tam czekają za drzwiami. Niemożliwe. No ja spójrz, zobacz. Ja mnie słyszę. Co robić, no? Co robić, no? Co robić, Bercik, no? Coś ty mi tu zrobił, chłopie, no! Coś ty mi tu cały dom seniora przyprowadził, czy jak? Ja ci zrobiłem? To moja wina? Co ty chcesz ode mnie? Ja tylko stoję tutaj na bramce. Dobra, no. To co ja mam robić, no? Ty, Bercik, ale patrz, a może spójrz na to z innej strony. Pomyśl sobie, że tam za drzwiami stoi tłum kobiet i każda z nich chce się dla ciebie rozebrać, co? Idź, bo cię walna zaraz, ty! Wiem. Co? Zbyszek. Idzie wyproś, wszystkie wyciepnij, już. A co ja im mam no powiedzieć? No idź, nie wiem, powiedz cokolwiek, no, że lekarz zasłup i... No, że umarł, powiedz, że umarł. No. Że umarł? No, jeszcze jedna taką staro mi tu przyjdzie i zaraz wykituje. No idź, proszę cię, Zbysiu, no proszę, no idź. Ale bardzo mnie prosisz? Bardzo. No Bercik, no dobrze, to ja już pójdę, tylko żeby mnie nie zabiły torebkami. Rany Julek, jakie one są napalone? Złe. No, już napalone będą. Byszak, załatw to profesjonalnie, no. No, jak? No ci godą, ja mam przygotowanie medyczne. Schodzi jak na psie. No Kaś musiał tkwić błąd, no. To jest niemożliwe, żeby same stare baby, no. Tak? Stary, ale jare. Mało mnie nie zabiły, nie ma to tamto. Ty, a może coś z tym szyldem nie tak? Szyldem? Becik, rany boski. No co, moim zdaniem wszystko w porządku. Wszystko w porządku? No ja w każdym razie nic złego tu nie widzę. Nic złego tu nie widzisz, absolutnie nie. No a co tu jest złego, no? Becik, dlaczego ty napisałeś geriatria, co? Wiesz, jak do wyboru tela pięknej nazw, no, z różnych specjalności. Ale to, że wybrał taką nazwę, wiesz, taką, no i piękniejszo z ładnych. Tak, ale dlaczego akurat ta? No bo ta mi podpowiedział mój nieumylny instynkt. Tak? A wiesz, czym się zajmuje geriatra? No właśnie, że się miał ciebie spytać i no, że zapomniał. Czym? Osobami w podeszłym wieku. Co takiego? Teraz wszystko jasne? Jeronie, i oto mu pecha, no. A, widzisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Dworniok. Hej, dzień dobry, doktor Hubert Dworniok. Witam. Jestem z wizytą. O, bardzo ładnie. Zaraz, proszę pani. Proszę, zawrzyj dziut. Zapraszam panią do góry na drugie piętro, do poczekalni. Ale proszę. Proszę się gdzieś ty rozgościć. Stare baby, ja. Stary baby, już ty głupio mądry warszawioku, ty. Leca! Zatem, panie doktorze. Proszę się rozebrać. Ale ja... Niech pani z niego, no proszę się seblikać. Ale... Nie, no seblikuj się pani, czy nie?
Kurczę blady, niech pani zawrze dziób, bardzo proszę, niech się pani rozbiera. I oni po to cały dzień na panią czeka, żeby tak teraz panią przepuścić. No, już. Proszę pana, chciałam pana poinformować. No, proszę panią informować, pani będzie dopiero po tym. No, no już, sebleko się pani czy nie? Nie. Nie? A, znaczy, że pani nie zna swoich obowiązków. Ja tu jest lekarzem, a pani jest pacjentką. Jak lekarz korze, pacjentka się ma seblikać. Co wam w dekalpizmu? Co wy się chcecie rozbierać dopiero, jak się zestarzejecie? Proszę pana. Dobra, rozumiem. Wiem, o co chodzi. Proszę pani, w takim razie zrobimy tak. Ja się też rozbiera, żeby panią o nie oświecić. Ale co pan wyprawia? W porządku, ja rozumiem. Ja chcę pani ino pokazać, że nie taki lekarz straszny, jak go malują. No, już lepiej? No, a teraz pani, proszę. Do jasnej cholery, nie będę się rozbierać. Nie! Nie! A teraz... Ale co pan? To jest przemoc! Nie. Oczywiście, w pewnych sytuacjach lekarz musi użyć przemocy. Ale tylko w sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie pacjenta. A pani chce mi powiedzieć, że teraz pani życie nie jest zagrożone, tak? Dobra, w porządku, momencie. Jo jest bardzo dobrym lekarzem. Niech mi pani wierzy. Jo panią uratuje. No, naprzód muszę panią zbadać. No. Becik, co się tam dzieje? Nic, Andzia. Becik, co ty tu wyprawiasz? Ty mi zawsze musisz zepsuć taką piękną praktykę lekarską. No co, ja chciałbym być dumny, żebyś ty była ze mnie dumna. I po to, żeś ściągnął galoty, ja? Między innymi po to. Przepraszam, a pani co tu szuka? Nie widzisz, że to jest moja pacjentka? Otóż nie. Aspirant Kozłowska, Policja Państwowa. Oskarżam pana Huberta Dworniaka o nielegalną praktykę lekarską i molestowanie seksualne na tle medycznym. No i teraz, żeś jest z ciebie całkiem dumny. Nie, ja to mu pecha, no. Znaczy, naprawdę ty jeszcze trafisz kiedyś do kryminału, zobaczysz. A ty, Warszawiok, co? Rozumu nie możesz? Co? Tak samo jak on? A skąd my mieli wiedzieć? To się trzeba było mnie zapytać. Ja w ostatniej chwili udobruchała ta baba. Co, na drugi raz to palcem nie kiwna. Ale Andzia, on to wszystko robił dla ciebie. On chciał zostać lekarzem, żebyś ty go szanowała. To ja go nie szanuję, ja? Tak, Andzia, ty mnie w ogóle nie szanujesz. Ach, ty durne tamagoci. No, widzisz, jakbyś mnie szanowała, nie godałabyś na mnie durne tamagoci. Zawsze do ciebie będę godać tamagoci, zawsze. No, no to ja już wolę lepiej chyba zostać tym kardiochirurgiem. O, nie, Bercik, wiesz co, jak już tak się bardzo napaliłeś, no to może sobie wybierz coś łatwiejszego. No, tyle jest ciekawych specjalizacji. No właśnie, psychiatria. Na przykład psychiatria, albo nie, możesz zostać lekarzem taki, co... Leczy alkoholizm. Też jest. Też dobra, ciekawa specjalizacja. Jerunie! Co? No jasne! Co jasne? No! Kaj. No jak lecę rozpocząć praktyka? Gdzie? No a gdzie? No gdzie mogę rozpocząć praktyka lekarza, co leczy alkoholizm? U Alojza! Idziesz ze mną, chodź! Idę do Alojza. Z powrotem, chłopcy! Jako przypilno. Jako przypilno. W tej chwili z powrotem! Andrzej, nie puszczę. Na zotchawcy! Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z gorolami, z pyska szło Poznań.